W szkole nr 12 w Otwocku dnia 23 lutego o godzinie 9:30 odbyło się walne zgromadzenie działkowców. Przedstawiono rozliczenie za 2012 rok, problemy, z jakimi działkowcy muszą się uporać w nadchodzącym roku. Przedstawione zostały sprawozdania komisji rewizyjnej i rozjemczej. Wręczone zostały także odznaki zasłużonego działkowca. Najważniejszym elementem spotkania było poruszenie problemu zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które jest podstawą do opracowywania miejscowych planów zagospodarowywania. Wprowadzenie zapisu wnioskowanego przez pana prezydenta, aby na tych terenach przewidzieć budownictwo mieszkaniowe bądź usługowe, to likwidacja ogrodu, jeśli by nawet była ona przesunięta wcześniej. Niezależnie od wystąpień, przedstawiciele naszego ogrodu odbyli bezpośrednie rozmowy z panem prezydentem w dniu 21 stycznia, który nie zdaje jednoznacznego stanowiska, lecz oświadczył, że rozważył, w jaki sposób ten zapis można znaleźć. Drugie nasze spotkanie było 21 lutego. Potwierdziło ono jednak, że pan prezydent nie zamierza tutaj zmieniać tego zapisu. Apeluję do was więc, szanowni działkowcy, o spokój, cierpliwość, zrozumienie i większe zespolenie naszych wysiłków. Ja, jako prezes, będę wam służył radą i pomocą przez 24 godziny na dobę. Życzę państwu dobrego wypoczynku i spokoju na działce w ogrodzie. Dziękuję za uwagę. Powiem to otwarcie i muszę to powiedzieć, tak jak w pierwszej części tego spotkania, wypowiedź waszego prezesa, powiedzmy sobie, że się mijała z prawdą, tak w tej ostatniej wypowiedzi cały podtekst wypowiedzi waszego prezesa jest po prostu kłamstwem. Proszę państwa. Wiedziałem, że to wywoła taką atmosferę. Natomiast, kochani, jedna zasadnicza sprawa. Nigdy w Urzędzie Miasta nie było pomysłu likwidacji ogródków działkowych. Dlatego wszystkie wypowiedzi pana prezesa, które są z tym podłożem, proszę włożyć. Gdzie państwo uważacie? I do tego studium będzie można zgłaszać uwagi. Wszyscy będą mogli zgłaszać uwagi. Każdy mieszkaniec, każda organizacja będą zgłaszały uwagi, na których będziemy dyskutować. Właśnie o to chodzi. Natomiast tu robimy coś, co zamierzamy, a jeszcze nie zrobiliśmy. Panie prezesie, bez żartu. Dziękuję bardzo. Co ciekawe, dopiero wniosek Polskiego Związku Działkowców zaowocował zapisem z możliwością zachowania istniejących ogrodów działkowych oraz poprzez dopuszczenie zachowania ogrodów działkowych na obszarach M, MN, ME i MNL do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otwock. Dlaczego więc prezydent Otwocka zarzuca prezesowi ogrodu działkowego Maluch kłamstwo? Jestem jedną z osób, która ponad 5 lat uczestniczyła w różnych spotkaniach związanych z działkowcami. I powiem państwu, jest kilka rzeczy, które mi się nie podoba. Pierwsza sprawa to jest, nie podoba mi się to, że łącznie ze spotkaniem 21 lutego usłyszałem pytanie, a skąd państwo to wiecie? Dlaczego ja o tym mówię? A to już było trzeci raz te pytanie zadane w grupie osób, które brały udział. Bo mówimy dzisiaj fajnie, ale te pytanie wygląda na to, że chciano coś zrobić w pośrodku. To jest pierwsze. Drugi problem to jest taki. Pan prezydent mówi, że nie było zamiaru likwidacji działek w czasie przeszłym. Uczyliśmy się wszyscy.
Natomiast ja do pana prezydenta powiedziałem jedno pytanie. Bo wiem o tym, zresztą była o tym mowa, że studium stanowi podstawę prawną do opracowywania planów szczegółowych. Zgadza się. Ale jeżeli tam będzie dziś proponowany PiS, proponowany przez pana prezydenta i przez niego reprezentowanych pracowników, to czy jest ktoś, kto na tej sali, kto się zagwarantuje, że w rok po wyborach, bo na pewno w tym roku nie będzie planu zagospodarowania opracowanego, ale czy ktoś zagwarantuje nam, jako działkowcom, w roku 2014 dla tych terenów nie będą opracowywane plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie te działki już z tego wyskoczą. Ogródki działkowe wyskoczą, a zostaną się usługi, zostaną się budownictwo. Prawda? I tutaj, panie prezydencie, ja rozumiem pana, że pan mówi, że tego, że pan stoi na stanowisku, nie te działki nie będą mogą, że pan stoi na stanowisku, żeby utrzymać te działki. Ale nikt nie jest w stanie polecieć nam, że to się zacznie już w roku, czy jeszcze w roku wyborczym po wyborach. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Prezydencie, ja nie chcę używać takich mocnych słów, jak Pan powiedział, że rozstanie kłamie, że mówi nieprawdę. Ja tylko powiem tylko tyle, że Pan rzeczywiście w tej chwili potwierdza to, co jest z nami, jakśmy rozmawiali w ogonie. Że ten zapis to nie jest likwidacja ogrodu. Ten zapis, panie prezydencie, jest likwidacją ogrodu. I bardzo pana proszę, niech pan w błąd nie wprowadza tutaj obecnych działkowców i wszystkich osób, z którymi pan się spina na ten temat. My nic nie chcemy, nie chcemy. Chcemy to, żeby został ten status, jaki jest dotychczasowym studium. Tereny, to co użytkujemy, to tereny zielone, użytkowane przez nasz ogród. My nic więcej nie chcemy. W studium nie ma zapisu, jak tego, że to teren zielony użytkowany przez ogród działkowy. Nie ma tego zapisu. No, w powietrzu figuruje. Jestem wychowany od małego dziecka. W duchu poszanowania godności ludzkiej, potępienia wszelkich nieprawości, złodziejstwa, kłamstwa i przede wszystkim kłamstwa. Jestem za tym, żeby mówić prawdę. Proszę pana o to, niech pan tak czyni. A tutaj nie ma żadnych... Możemy sobie różnie rozmawiać, możemy dyskutować, możemy nawet podniesionym głosem, jak w tej chwili ja mówię, czy pan mówi. Ale nie ubliżajmy sobie, panie prezydencie. Ja nie chcę rozmawiać tego tematu. No, nie ubliżajmy sobie. Dziękuję bardzo. Ogródki działkowe zarówno w studium, jak i w miejscowych planach zostaną. Dlatego nie jestem przekonany. Dlatego proszę Państwa, to wszystko co tutaj usłyszałem wcześniej, no napawa mnie pewnym naprawdę istotnym niepokojem. To było wywoływania czegoś, czego nie. O komentarz do sprawy poprosiliśmy przewodniczącego Rady Miasta, pana Mateusza Kudlickiego. Jakie jest pana stanowisko w sprawie ogródków działkowych i ich rzekomych zamiarów likwidacji? Nie ma żadnego zamiaru likwidacji, który byłby realny. Moje stanowisko w sprawie ogródków działkowych jest takie, że powinny one nadal funkcjonować. Działkowcy powinni móc spokojnie użytkować ogródki działkowe i nikt nie powinien im w tym przeszkadzać. Mają do tego gwarancje ustawowe w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. To prawda, że dużo znaczących przepisów tej ustawy wygasa w wyniku tego, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że są one niezgodne z konstytucją. Natomiast nikt nie zamierza działkowców ruszać z miejsc, które w tej chwili zajmują. W dokumencie planistycznym, którym jest studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego,
Natomiast nie można posługiwać się doraźną sprawą wybraną jednostkowo w wybranym obszarze, tylko trzeba myśleć strategicznie pod kątem rozwoju całego miasta. Nie można doprowadzać do tego, żeby wyłączać absolutnie na zawsze pewne obszary z możliwości zabudowy jednorodzinnej. Takie postępowanie moim zdaniem nie jest prawidłowe. Natomiast jeśli chodzi o samych działkowców, niech użytkują swoje ogródki i niech czerpią z tego jak najwięcej korzyści rekreacyjnych i tym podobnych. Jakieś informacje prasowe, że jestem przeciwny ogródkom działkowym, nie wiem skąd się wzięły, są wyssane z palca. Mamy nadzieję, że zgodnie z ostateczną deklaracją prezydenta ogródki działkowe zostaną zachowane. To właśnie z licznych terenów zielonych i historii, w której Otwock słynie jako uzdrowisko, gdzie przed II wojną światową przebywali m.in. Józef Piłsudski oraz Władysław Reymont, pisząc Chłopów, znane jest nasze miasto. Należy pamiętać, że budynki możemy postawić zawsze, natomiast ciszy, spokoju, zdrowego powietrza i lasów nie jesteśmy w stanie przywrócić za żadne pieniądze.